Klan z brzytwą na poziomki. Stary polski przebój trochę nam tutaj rozluźnił atmosferę, ale teraz będą sprawy poważne. W naszym studiu minister Antoni Macierewicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, zanim porozmawiamy o nadchodzącej rocznicy, proszę o kilka słów, jak pan przyjął fakt braku porozumienia rządu ze strajkującymi nauczycielami, a przynajmniej ze znaczną ich częścią. Przede wszystkim warto pamiętać, że jednak jest porozumienie z Solidarnością. Ono jest nieprawdopodobnie brutalnie atakowane, a jest organizowany w ogóle jakiś straszliwy atak na Solidarność, co ja rozumiem po prokomunistycznych środowiskach, ale warto, żeby jednak opinia publiczna miała świadomość, że to Solidarność wywalczyła niepodległość w Polsce, a nie prokomunistyczny wówczas Związek Nauczycielstwa Polskiego. Warto sobie z tego zdawać sprawę, jak się te relacje teraz układają. Za to oczywiście cała sprawa ma charakter rzeczywiście bardzo dramatyczny. Atak na dzieci, gotowość zaszantażowania społeczeństwa i rodziców i rządu takim właśnie brutalnym zaatakowaniem dzieci, postawieniem pod ścianą ludzi, którzy przecież są na progu swojego życia, zupełnie młodych ludzi, a którzy wchodzą dopiero w życie i którzy nie będą mogli być może zdawać egzaminu, których cała przyszłość zostanie zakwestionowana przez nauczycieli, czyli tych, którzy mają ich także przecież wychowywać. To jest obraz naprawdę bardzo, bardzo ponury i stawia przed nami bardzo wielkie wyzwania wychowawcze. No tak, ale związki zawodowe mówią, że również część związków Solidarności, bo tam zdaje się są podzielone zdania na temat tego porozumienia, że to jest jedyne... No ale i w tamtym środowisku są podzielone zdania, więc jeżeli pan pozwoli, to te podziały referujmy na obie strony. Dobrze, będziemy referować na obie strony, ale nie zmienia to faktu, że związki zawodowe mówią, że to jest jedyny, tutaj pan minister szuka cukru, może jakiś cukier za nas się w naszym studiu znajdzie, jest to jedyny sposób, żeby cokolwiek wymóc na rządzących, bo strajk musi być dotkliwy, inaczej mówią związkowcy, nikt na nauczycieli przez ćwierć wieku nie zwracał uwagi. Wie pan co? Ja pamiętam strajki hutników na przykład, a w latach 70. wielkich pieców nie wygaszano. Wielkich pieców nie wygaszano. W najbardziej dramatycznych sytuacjach Solidarności, w najbardziej dramatycznych walkach z komunizmem była granica, której nikt z naszej strony nie przekraczał. Jaruzelski ją przekraczał, strzelając do ludzi, tak. Jaruzelski ją przekraczał, ale naród polski nigdy ich nie przekraczał, czyli nie podejmowano działań, które uderzały w sam naród. Nigdy. Nigdy. Ani w fundamenty bezpieczeństwa kraju. To była granica, której bez względu na straszliwe okoliczności, a naprawdę one się różniły od tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia, warto sobie przypomnieć jednak, przecież pani Beata Szydło w imieniu rządu zaproponowała 15-procentową podwyżkę. Co więcej, to jest kolejna podwyżka. Tutaj to jest, to znaczy przedstawianie tej sytuacji jako obrazu straszliwego rządu, który, tak powiem, odwraca się od nauczycieli, nie chce z nimi rozmawiać i nie chce nic zmienić i nieszczęśliwych, biednych nauczycieli, którzy przymierają głodem, jest po prostu nieprawdziwe. Ja uczyłem w szkole, wiem jak trudny, ale jak wspaniały jest to zawód. Tak, jest bardzo trudny, bardzo wyczerpujący, wymagający olbrzymiego wysiłku. To prawda. To jest w ogóle bezsporne. I jest bezsporne, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale przecież nie tylko nauczyciele powinni zarabiać więcej, prawda? My wydobywamy się z wielkiej, kilkudziesięcioletniej zapaści. To jest pierwszy rząd, który naprawdę realnie to robi. I w związku z tym muszą te sprawy być robione po kolei. Rząd ustami zarówno pani minister Zalewskiej, jak i pani Beaty Szydło wielokrotnie pokazywał, że jest gotów nie tylko do rozmów, żeby przeciągać sprawę, ale do rozmów, żeby ustępować, uzgadniać ewolucję tej poprawy roku sytuacji nauczycieli, bo niczego się nie zrobi od razu. Więc to jest po prostu polityczny atak prowadzony przez środowiska związane z Platformą Obywatelską, z Kodem, z całym tym atakiem na fundamenty niepodległościowe i fundamenty także moralnościowe, tożsamościowe narodu polskiego.
Także tutaj to, no, powtarzam, bardzo dramatyczna sytuacja, będziemy się z niej długo wydobywali, ale się wydobędziemy. Nie mam co do tego wątpliwości, nie mam wątpliwości, że będą tacy nauczyciele, którzy mają świadomość swojej roli, misji i obowiązku. A kiedy pan minister pracował w szkole? 1972-1974. Panie ministrze, mam... W szkole ogólnokształcącej przy Hucie Warszawy. Znaczy, przy Hucie Warszawy w sensie miejsca, a nie instytucjonalnie. I uczył pan historii zapewne? Tak, tak, historii oczywiście. Panie ministrze, od katastrofy smoleńskiej minęła już prawie dekada. Przed nami kolejna rocznica. Gdybyśmy mieli dzisiaj podsumować, co wiemy o przebiegu, o przyczynach przede wszystkim tego dramatycznego wydarzenia, co moglibyśmy powiedzieć? No w sensie technicznym zostało jednoznacznie potwierdzone to, co jest zawarte w raporcie technicznym z 11 kwietnia 2018 roku, że samolot wybuchł w powietrzu. Odnalezienie także przez laboratorium angielskie materiałów wybuchowych, trotylu dokładnie, bo to jest główny składnik, który został znaleziony przez laboratorium angielskie, poświadcza to, co już wiemy od roku 2013, gdy po raz pierwszy ten materiał wybuchowy został potwierdzony metodą chromatograficzną. Tak jak wcześniej, w 2012, został odnaleziony tymi urządzeniami, które nazwano przesiewowymi, a które to po raz pierwszy wykryły. Więc to jest element najważniejszy. Dzisiaj poddawanie wątpliwość to, że samolot został wysadzony w powietrzu, został zniszczony eksplozją i jest już wyłącznie propagandą. Prawda jest taka, że mieliśmy do czynienia z tragedią spowodowaną wybuchem. W związku z tym, skoro była tragedia spowodowana wybuchem, pojawia się pytanie o przyczyny tego wybuchu. Czym on został? Skąd ten wybuch się wziął? Czy ktoś go spowodował? Czyja ręka tutaj była? No, to jest kwestia, która jeszcze ciągle jest przedmiotem badań, bo to śledztwo jest niesłychanie trudne. Tu jest bardzo wiele okoliczności. Jednym z ważnych tego elementów, nie mówię, że wystarczającym, ale bardzo ważnym, jest cały przebieg remontu tych samolotów. Obu samolotów TU-154. Ta analiza została bardzo dokładnie przeprowadzona i jej wyniki niedługo, bardzo niedługo zostaną przedstawione opinii publicznej. Czy to jest prawdziwe takie wrażenie, które ma chyba część opinii publicznej obserwującej tej sprawy, że tu istnieje jakby istnieją dwie drogi, ta droga śledztwa prokuratorskiego i pracy komisji, na której czele pan stoi i że one nie do końca ze sobą współgrają? Przepraszam, jeszcze raz, gdyby pan mógł począć, ale końcówka jest niepokojąca. Dlaczego nie współgrają? Mam nadzieję, że się uzupełniają. Uzupełniają się, tak? No, mam taką nadzieję. Na to liczę. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt. Rzeczywiście doświadczenia początkowe współpracy z prokuraturą były bardzo, bardzo wątpliwe wtedy, kiedy prokurator Kopczyk i inni, prawda, z prokuratury Parulski przede wszystkim, Szeląg, ludzie, którzy rzepa, mówię o panach pułkownikach i generałach z okresu 2010-2015, którzy po prostu współuczestniczyli w fałszowaniu tego śledztwa i tego postępowania, kiedy komisja pana Millera brała udział w fałszowaniu. No tak, ale te czasy są już fałszowaniu dowodów, ukrywaniu dowodów, akceptacji kłamstw strony rosyjskiej, wspierania strony rosyjskiej w tym fałszowaniu, to było rzeczywiście dramatyczne i jakiś czas to się później jeszcze ciągnęło, ale mam nadzieję, że nie ma w żadnym wypadku kontynuacji takiego stanowiska. Niech pan tego nie sugeruje. W żadnym wypadku. Dobrze, niczego nie sugeruję. To niedopuszczalne. Czy te osoby, które pan tutaj wymienił, które, jak rozumiem, były odpowiedzialne za to, że pewne rzeczy były fałszowane, czy jakoś zostaną pociągnięte do odpowiedzialności? Znaczy, wie pan, komisja, którą reprezentuję, nie jest organem śledczym. W związku z tym to nie jest do mnie pytanie. Za to ja jako minister obrony narodowej w roku 2017 przekazałem doniesienie o przestępstwie do prokuratury w sprawie tego postępowania tych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie miało swój finał w sądzie. Na to liczę. Ale ma pan nadzieję, czy pan w jakikolwiek sposób śledzi
śledzi te sprawy? No bo opinia Śledzę. To co wynika w takim razie z tej nadziei? Na razie niewiele, ale wie pan, to są kwestie, które zapewne są przedmiotem dyskrecji postępowania prokuratorskiego. To zostawmy prokuraturze, albo niech pan próbuje z prokuraturą tej sprawy. Ja nie jestem rzecznikiem prokuratury i nie sądzę, że byłoby właściwe, żebym tutaj wypowiadał się w jej imieniu, ale to postępowanie jest prowadzone. Nie jest pan rzecznikiem, ale zapewne znaczna część opinii publicznej spodziewa się, że jest pan człowiekiem, który dużo wie w Polsce na ten temat. Powiedział pan, że... I to jest prawda, proszę tak sarkastycznie tego nie... Żadnego sarkazmu w tym nie ma. Tego nie formułować, ale każdy organ ma swoje kompetencje i komisja, którą kieruje, ma też swoje kompetencje, a prokuratura ma swoje kompetencje i wierzę głęboko, że stara się je wykonywać jak najlepiej. Czy te ujawnione jakiś czas temu w mediach informacje o tych badaniach brytyjskiego laboratorium, tak na użytek medialny użyjmy tutaj słowa trotyl, czy to jest jakaś... Nie, za użytek medialny. Tam jest rzeczywiście trotyl, tak? 90% z tych odnalezionych materiałów wybuchowych przez laboratorium angielskie to właśnie jest trotyl. Jest także RDX i zdaje się jeszcze inny składnik, jeszcze inny materiał wybuchowy, ale głównie to jest trotyl. Co można teraz, bo rozumiem, że można przebadać materiały, które są do dyspozycji w rękach państwa polskiego. Co można zrobić, jeśli chodzi o badanie przyczyn katastrofy? Jeśli chodzi Niezupełnie. Tak, oczywiście. No to... nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy dowiemy się, jacy ludzie za tym stali? Powiedziałem panu już, że to jest proces, który musi trwać, ale tutaj najbardziej kompetentnym organem jest prokuratura. Komisja, którą ja reprezentuję, zajmuje się przyczynami katastrofy od strony technicznej. Wskazuje, jakie były niedociągnięcia, wskazuje, jakie były bezpośrednie mechanizmy, które zniszczyły samolot i doprowadziły do śmierci. Analizuje wiarygodność poszczególnych danych i myślę, że jeszcze w tym roku opublikuję raport końcowy w tej sprawie. Mam taką nadzieję, ale to też zależy od naszych zagranicznych współpracowników, dlatego, bo komisja pracuje nie tylko w oparciu o specjalistów w kraju, ale także są dwa zespoły europejskie, składające się głównie ze Skandynawów i Brytyjczyków, i amerykański, które współpracują z naszą komisją, od których efektów będzie zależał raport końcowy. A czy komisja zajmuje się też badaniem tych wszystkich organizacyjnych przyczyn, okoliczności katastrofy? No niektórych, tak jak już mówiłem, bardzo dużo czasu poświęciliśmy remontowi Tu-154, dlatego, że on został oddany w ręce Rosjan w sposób ze złamaniem prawa i zasad, jakie powinny towarzyszyć takim procedurom, no i z bardzo dramatycznymi, jak się wydaje, skutkami. Podobnie dotyczy to samych procedur przy wylocie samolotu. Już nie ma wątpliwości, że odpowiedzialni za organizację wylotu, czyli kancelaria pana premiera, nie dopełnili obowiązku w sposób zupełnie dramatyczny. Na przykład nie wskazano samolotu zapasowego, co jest obowiązkiem przy tego typu locie, i przeszli do porządku dziennego, ba, zlekceważyli zupełnie instrukcję HET, która jest częścią ich obowiązków ustawowych przy takiej sytuacji. Może powiedzmy słuchaczom, co to jest instrukcja HET? To jest instrukcja sposobu działania przy wyznaczaniu i organizowaniu samolotów i organizowaniu wylotu najważniejszych osób w państwie, które to reguły muszą być realizowane przy szczególnej ostrożności, ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa. A czy już wiemy... I tego nie dopełniono tak dalece, że wręcz ludzie odpowiedzialni za to mówili: a nie, tak, ja podpisałem tę instrukcję, tak, ale ja jej nigdy nie czytałem. A czy wiemy, kto wpadł na tą... I to są rzeczy zupełnie nieprawdopodobne. Konsekwencje były straszne. No właśnie, konsekwencje straszne były chyba też tego, że ktoś wpadł na pomysł, żeby właściwie cały mózg Rzeczypospolitej wsadzić do jednego samolotu prezydenta, jego najbliższych współpracowników, najważniejszą generalicję. Czy wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny, że ci wszyscy ludzie znaleźli się w jednym samolocie naraz? No, podpis pana ministra Klicha tym dokumencie był pokazywany już 9 lat temu. Niestety jesteśmy w radiu, więc nie mogą pani
państwo go zobaczyć, ale on tam widnieje, więc tam zresztą temu towarzyszyła taka deklaracja ze strony pana ministra, gdy wyrażał akceptację, a nawet polecał generałom polecieć, że ja też pojadę, napisał pan, czy też powiedział pan minister Klich, więc tutaj jego odpowiedzialność w tej materii wydaje się być bezsporna. Zresztą nie tylko za to, jeżeli już o tych sprawach mówimy, to warto pamiętać, że trudności z postępowaniem, ze śledztwem, czy z wyjaśnianiem tragedii smoleńskiej w dużym stopniu są właśnie wynikiem jego działania, no i oczywiście jego zwierzchnika, ale bezpośrednio to on był odpowiedzialny za powołanie komisji badania wypadków lotnictwa państwowego. Pan Klich nie powołał tej komisji przez 5 kluczowych dni. Dramat wydarzył się 10 kwietnia, a pan Klich powołał komisję dopiero 15 kwietnia. Co oznacza, że polscy specjaliści, którzy pojechali do Smoleńska, do Rosji, nie byli uprawnieni, nie mieli żadnych pełnomocnictw, nie byli traktowani przez Rosjan jako partner. W związku z tym Rosjanie spokojnie przeszli do porządku dziennego nad obowiązkiem powołania wspólnej komisji, tak jak przewidywał układ z 1993 roku, do czego mieli obowiązek, i w związku z tym nie dopuszczali polskich specjalistów do oglądu. Oni, polscy specjaliści, zobaczyli, znaczy mogli zacząć badać ten wrak tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy on został przeniesiony z miejsca tragedii. Nie dokonali jego oglądu na miejscu i nie zbadali go na miejscu. A to jest najważniejsza rzecz. Jak pan wie, zatarcie śladów w pierwszym momencie jest główną przyczyną, tak powiem, nierealizowania, niewykrywania sprawców. No w takim razie pan Klich, ja znów pan minister powie, że nie jest pan rzecznikiem prokuratury, ale powinien nie, się nie tłumaczyć jestem. Przed organami państwa polskiego z tego. Panie redaktorze, naprawdę myślę, że ma pan rację. Bardzo się cieszę, że mam rację, chociaż jest to gorzka satysfakcja. Co my wiemy o tych rzeczach, o których mówiono, że były fałszowane te rejestratory, że były fałszowane na nich dane? Jak to w tej chwili wygląda? Jaki jest nasz stan wiedzy? Mogę to potwierdzić. Rzeczywiście były ingerencje zewnętrzne zarówno w rejestratory parametrów lotu, jak i w rejestrator głosowy, czyli Mars-B. Były gdzie? Były w Rosji czy w Polsce? Gdzie były te ingerencje? Nie, no w Rosji. To do tego nie ma wątpliwości. Polacy nie byli przy podniesieniu, przy znalezieniu i otwarciu pierwotnym żadnego z rejestratorów. Żadnego. Wszystkie rejestratory wbrew przepisom, bo przepisy jasno stanowią, że w takiej sytuacji obie strony muszą być przy otwarciu i podniesieniu z miejsca znalezienia rejestratora. Przy podniesieniu jakiegokolwiek z tych rejestratorów Polaków nie było. Wszystko zrobili to Rosjanie, a jeden z nich nawet przysłali Polakom, gdy dotarł ten rejestrator do Polski. Okazało się, że jest zupełnie czymś innym. Po prostu przysłali inne urządzenie, żeby zwiększyć swój czas posiadania tamtego. Więc tutaj mieliśmy do czynienia ze świadomym działaniem strony rosyjskiej i taką zupełną bezradnością strony polskiej. Być może właśnie spowodowaną tym, że ci ludzie nie byli upełnomocnieni, nie mieli odpowiedniego statusu, że tak powiem, prawnego, który pozwalałby im interweniować. Pan rozumiał, że pan minister nie chce mówić na temat przyczyn, bo jeszcze nie jest gotowy. Nie, przyczyna jest, powtarzam, jasne, nie, to nie jest tak, że nie chcę mówić na temat przyczyn. Powtarzam jeszcze raz, przyczyną była eksplozja. No, ale mi chodzi o przyczynę tej eksplozji. Przyczyną śmierci była eksplozja. Za to, co do tej kwestii, rzeczywiście nie będę się wypowiadał w tym momencie. No, ale wskazuje pan konieczność tutaj przyjrzenia się sprawie remontu tego samolotu w Rosji. Czy to znaczy, że tam należy szukać przyczyn tej eksplozji? Wie pan, w takiej sytuacji wszystkie okoliczności, które są wątpliwe, muszą być im, które mogą nosić ślady ewentualnej zewnętrznej interwencji, muszą być bardzo dokładnie zbadane. W tym wypadku także dotyczy to remontu. Czy to jest wystarczające, czy tam się mieści wystarczająca cała przyczyna tego dramatu, tego nie sądzę. Za to są tam na pewno ślady, które mogą nas prowadzić do odpowiedzi na to pytanie. Czy jest tak, że ta współpraca z naszymi sojusznikami, jeśli chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, czy ona dała nam jakieś nowe odpowiedzi, jeśli chodzi o cały geopolityczny kontekst, jeśli chodzi o to, co działo się tego dnia?
w świecie? Geopolityczny kontekst nie sądzę, żeby był tutaj punktem, głównym punktem odniesienia. My znamy geopolityczny kontekst. Geopolitycznym kontekstem niewątpliwie jest stosunek Federacji Rosyjskiej i pana Putina do Polski, a zwłaszcza do pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czemu dawał wielokrotnie pan Putin wyraz. To jest geopolityczny kontekst. Politycznym kontekstem jest imperializm rosyjski i to jest znane bez konieczności zasięgania rad i informacji od sojuszników. No dobrze, a jeśli chodzi o to, co działo się tego dnia? Przecież nasi drodzy sojusznicy obserwują cały świat, obserwują go dość dokładnie, zapewne przyglądają się temu, co się dzieje w różnych ważnych punktach w Rosji. Zapewne tak, ale gdyby pan mógł sformułować pytanie tak, żeby. Pytanie dotyczy tego, czy pytaliśmy Amerykanów, czy wiedzieli na przykład, co tego dnia działo się na tym, wokół tego lotniska w Smoleńsku. Przecież nie jest tajemnicą, że otrzymaliśmy stosowne materiały od strony amerykańskiej. Czy te materiały jakoś pomogły? A także bardzo dokładne analizy funkcjonowania tych urządzeń, które były wyprodukowane przez Stany Zjednoczone, głównie myślę o komputerze pokładowym, czyli Fire Manager System, oraz o system TAPS, czyli ostrzegający przed zbliżaniem się do Ziemi. I te analizy, te wyjaśnienia dają bardzo istotne informacje, które pozwoliły zrekonstruować, pozwalają rekonstruować ścieżkę schodzenia, która jest zupełnie inna od tej, jaka jest zapisana w urządzeniach rosyjskich, w których właśnie została stwierdzona ingerencja zewnętrzna. Mówi pan minister, że w tym roku ma pan nadzieję, że będzie raport, a co będzie się działo przy okazji samej rocznicy? Czy będzie jakieś wystąpienie ze strony komisji? Czy będzie jakaś informacja? Tak, informacja będzie. Już niedługo, mam nadzieję, do pana radia też ona dotrze. Czy nie obawia się pan, że może dojść, no bo żyjemy w kraju demokratycznym, przecież wbrew temu, co mówią różni demonstracji, że może dojść do zmiany władzy i przyjdzie inna ekipa rządowa, która stwierdzi, że tutaj nie ma czego badać, po prostu zlikwiduje pana komisję i te badania zostaną przerwane? No ale mam nadzieję, że nie zlikwiduje ani mnie, ani tych członków komisji, którzy wraz ze mną badają ten dramat. My na pewno swoją pracę dokończymy bez względu na to, jakie będą okoliczności zewnętrzne, bo też zaczęliśmy ją wtedy, kiedy te okoliczności zewnętrzne były nacechowane nienawiścią do naszej pracy. To się, że tak powiem, w tej sprawie my nie zmienimy swojego działania. Bez względu na to, jaka będzie władza, my tę pracę dokończymy. A działania ekspertów amerykańskich, brytyjskich i skandynawskich są niezależne od tego, jaka władza jest w Polsce. Wyjaśnienie wszystkich przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej to był chyba taki jeden z tych elementów tej umowy, którą Prawo i Sprawiedliwość zawarło ze swoimi wyborcami. Ludzie po prostu oczekiwali, chyba nadal oczekują, że pewnego dnia po prostu dostaną pełną informację, co się wtedy wydarzyło i kto zawinił. Myślę, że to jest trafna rekonstrukcja pewnego stanu psychologicznego. Oczywiście nie ma tutaj podstaw prawnych do takiej diagnozy, jaką pan formułuje, ale rzeczywiście też tak odbieram tę kwestię, że jest pewna umowa między społeczeństwem, między narodem, a Prawem i Sprawiedliwością. I kiedy ta umowa zostanie dotrzymana? Co do tego, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Już panu powiedziałem. Mam nadzieję, że w końcu tego roku, może na początku przyszłego, ale myślę, że w końcu tego roku raport końcowy komisji będzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Minister Antoni Macierewicz był gościem porannej audycji Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, 8:41 to teraz zaśpiewa sobie na przykład brytyjska piosenkarka Blondie, One Way or Another.